Cześć! Dzisiaj ponownie zabieram Cię ze sobą do sklepu IKEA na przegląd nowości. No, tym bardziej, że pod ostatnim filmem pojawiły się komentarze o tym, że nowości tych było zbyt mało, a w związku z tym, że udało mi się nakręcić ich naprawdę bardzo dużo, podzieliłam to na dwa odcinki. Dlatego ten film będzie kontynuacją pierwszej części, do której link zostawiam Ci właśnie w tym miejscu. Oczywiście jak zwykle sprawdzimy, jaki nowy asortyment pojawił się w tym sklepie, co naprawdę ciekawego uda nam się tam znaleźć oraz oczywiście sprawdzimy też i ceny. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ja tymczasem znowu zapraszam Cię na wspólne zakupy. I zaczniemy od stołka barowego, który posiada miękkie tapicerowane siedzisko oraz oparcie. Jest on na cienkich, czarnych, metalowych nóżkach, no i wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Siedzisko wypełnione jest pianką. Póki co dostępny jest on wyłącznie w wersji ciemnoszarej, a jego cena wynosi 700 zł. Kolejną rzeczą jest to jadalniane krzesło, które także posiada metalową ramę, miękkie siedzisko i oparcie, no i ma prosty, ładny i też ponadczasowy design. Krzesło to kosztuje 89 zł. Z nowości kuchennych pojawił się również ten mały kosz na odpady, który montowany jest na drzwiach do szafki. Dzięki takiemu pojemnikowi możesz bardzo łatwo i też szybko pozbyć się odpadków podczas gotowania. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne, no zwłaszcza dla tych, którzy są aktywni w kuchni. Cena tego kosza to 20 zł. Znalazłam również obrotowe krzesło, które dostępne jest także w wersji białej. Krzesło to kosztuje 700 zł. W sklepie IKEA pojawiło się także nowe łóżko, które ma miękkie wezgłowie, o prostym, nowoczesnym designie, które posiada także pojemnik do przechowywania. Dostępne jest ono w szarej tkaninie obiciowej, a jego cena to 2000 zł. Na dziale dziecięcym udało mi się znaleźć bardzo fajny i też bardzo funkcjonalny mebel w cenie 300 zł, którym jest ten wielofunkcyjny wózek na kółkach do przechowywania różnych przedmiotów, np. do rysowania czy też do nauki. Wszystkie niezbędne rzeczy są pod ręką, mogą być one łatwo przenoszone np. do innych miejsc w domu. W sklepie IKEA jest także całkiem sporo nowości w sekcji obrusów, które dostępne są w różnych wzorach oraz w różnej kolorystyce. Ale moją uwagę zwrócił szczególnie ten jeden model. Cena tego obrusu to 70 zł. Bardzo podoba mi się ten mały pojemnik z pokrywką w szaro-beżowym kolorze w cenie 40 zł, który może służyć na przykład jako cukiernica. Ma on proste, ponadczasowe i też bardzo fajne wzornictwo. No i dzięki swojej neutralnej kolorystyce będzie pasował do wielu rzeczy. A dla wszystkich wielbicieli korka są dostępne podkładki o różnych wzorach w cenie 18 zł za sztukę. Są one inspirowane japońską techniką barwienia shibori i wykonane są one z naturalnych materiałów. Ta natomiast wersja w dość oryginalnym kształcie kosztuje 30 zł za 4 sztuki.
Nowością jest także ta poszewka z pomponami, która została wykonana ręcznie przez kobiety w Indiach. Poszewka ta ma ukryty suwak, wykonana jest z miękkiej bawełny, a jej cena to 80 zł. Tu nieco inny model, też z pomponami, ale na bokach poduszki, także w cenie 80 zł. Ta pasiasta, biało-czarno-beżowa wersja w cenie 30 zł również jest nowością. I dość oryginalna rzecz, bo wielofunkcyjna poduszka w kształcie piramidy, która kosztuje 80 zł, którą można stosować pod plecy, pod głowę bądź też pod łokieć. Dla wszystkich wielbicieli kolorów, no i też rzucających się w oczy printów, dostępna jest ta poduszka w cenie 25 zł. Na dziale z kocami znalazłam bardzo ładny beżowo-łososiowy plet w cenie 80 zł. Jest on dostępny także w wersji kremowo-granatowej. Plet ten wykonany jest w 100% z bawełny. I nowość na dziale z firankami, czyli wersja przepuszczająca światło dzienne o kratkowanym wzorze w cenie 119 zł. Firanki te posiadają zakładkę z tunelem do wsadzenia karnisza. Nowością jest także ta szara zasłona, która kosztuje 150 zł. Znalazłam również bardzo ładną, czarno-beżową wycieraczkę w cenie 30 zł o wymiarach 40 na 60 cm. Wycieraczka ta posiada spodnią warstwę, która utrzymuje ją w miejscu. No, muszę przyznać, że ma naprawdę bardzo ciekawy wzór. Jak dla mnie, najlepiej będzie ona wyglądała na jednolitych podłogach. Jeśli chodzi o dywany, to udało mi się znaleźć ten, który wykonany jest ręcznie, o wymiarach 170 na 240 cm. Dywan ten jest w beżowo-szaro-brązowej kolorystyce, tkany na płasko i wykończony jest ozdobnymi lamówkami. Kosztuje on 1300 zł. Z nowości pojawił się także ten ozdobny pleciony kosz w cenie 60 zł, który idealnie nada się także do popularnego regału Billy. Na dziale oświetleniowym znalazłam solarną lampkę LED-ową do przenoszenia, która posiada także sznureczek, który można wykorzystać do zawieszenia jej w różnych miejscach. Cena tej lampki to 50 zł. A tu nowa wisząca lampa w biało-srebrnej kolorystyce w cenie 70 zł. Model ten dostępny jest również w wersji biało-czarnej. Ta czarna podłogowa lampa LED-owa z funkcją ściemniania, która posiada obracane ramię w cenie 600 zł, także jest nowością w sklepie IKEA. A ten prosty, nowoczesny, no i też niezwykle ciekawy model, dostępny jest w wersji białej oraz czarnej. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, głównie za sprawą tej oryginalnej podstawki, posiadającej wygięty metalowy element. Lampa ta kosztuje 100 zł, no i muszę przyznać, że wygląda bardzo ciekawie. A to propozycja lampy biurkowej w beżowej oraz granatowej wersji kolorystycznej w cenie 30 zł. Na dziale z roślinami znalazłam także słodkie papryczki, żółte i czerwone, w cenie 50 zł.
Z nowości pojawił się też ten ogrodowy stolik kawowy, który ma zdejmowany blat, pod którym jest też miejsce do przechowywania najrozmaitszych rzeczy. Stolik ten wykonany jest z technoratanu i kosztuje 349 zł. To już wszystkie nowości z asortymentu IKEA. Daj znać w komentarzu pod tym filmem, jak Ci się one podobały. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał oraz klikniesz przycisk dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą się na moim kanale pojawiały. My oczywiście jak zwykle widzimy się już w przyszły piątek o 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!